to, co chciałem wam opowiedzieć. No i mam dyskotekę, to jest impreza cały czas, balet, po prostu jeden wielki balet tutaj. I bardzo dobrze, przy takich warunkach się lepiej pracuje. Opowiem wam, co zrobimy, bo makan stoi tutaj, tu, o dobra, czasami jest mi trudno trafić paluszkiem tak, jak bym chciał tak ładnie. O, ten makan, dobrze, i teraz tak, bo miałem problemy techniczne z kamerą, ale problemy techniczne z kamerą zostały opanowane i teraz już się wszystko nagrywa. Nadal się nagrywa, najważniejsze z dźwiękiem. Problemy techniczne polegają na tym, że nagrałem piękny materiał, który nagrał się całkowicie bez dźwięku. Nie będę ukrywał, że czasem to wyprowadza mnie z równowagi, ale oprócz tego kamera robiła zupełnie jeszcze inne rzeczy. Okazuje się, że aktualizacja oprogramowania, czyli cuda po prostu, i kamera wróciła do siebie. Więc będę teraz opowiadał coś, co już opowiedziałem raz, już zrobiłem, ale muszę to opowiedzieć jeszcze raz, żebyście usłyszeli, co z czym i dlaczego. Ten makan już jest po naszych zabiegach całkowicie i teraz przed zabiegami wygląda tak, że nie będę wam o tym mówił, tylko zobaczcie sami, wjeżdża materiał, jak są punkty zmiany biegów zrobione przez fabrykę. Okej, okay, mamy tak, piąteczka i teraz tu się pojawia problem. 1550 obrotów, szósteczka, tak jak jest na mapie zapisane dokładnie. Ok, przyspieszamy sobie dalej, już ciągnie z poniżej 1500 cały czas. Uwaga, siódemeczka, 1550 obrotów i powinna być zmiana biegu, i jest zmiana biegu, i ciągnie już siódemkę z tej pozycji. Nawet jak to docisnę trochę mocniej gazu, on nadal ciągnie z tej pozycji. Dobra, robimy sobie downshifty. Uwaga, jak to będzie wyglądało. Mamy redukcję na 1100 obrotów. Mamy redukcję na 1100 obrotów następną. Ok, mamy redukcję, będzie następna na 1100 obrotów. Uwaga, jest redukcja na 1100 i będzie redukcja znowu na 1100. Ok, i mamy poniżej 1000 obrotów redukcja, proszę bardzo, redukcja poniżej 100 i wiadomo, dwójeczka już. No, tak to wygląda. Widać chyba naocznie, jak to wygląda, że te punkty zmiany biegów są i downshift, i upshift, czyli w górę i w dół, są zrobione bardzo nisko. Samochód jeździ cały czas na niskich obrotach i dąży do tego, żeby rzeczywiście cały czas być poniżej 1500 obrotów. Jest to oczywiście głównie dyktowane ekologią, żeby jak najmniej spalin w ogóle wydalało się z samochodu. Mówmy się, że diesel to jest samochód, który jeżeli nie ma obrotów, wytwarza bardzo dużo zanieczyszczeń, które osadzają się w dolocie. Bardzo dużo Q7-ek, takich jak ta u nas przyjeżdża, i są robione w nich czyszczenia układów dolotowych. Widzicie naocznie i na YouTubie, tutaj jest mnóstwo filmów z tym związanych, i na social mediach pokazujemy non-stop, jak wyglądają doloty w tych samochodach. Tak duży samochód z niedużym silnikiem, bo 3-litrowa V6 to jest mega spoko motor, żeby była jasność, ale w Q5, w A4, nawet w A6, ale w Q7 z wielkimi kołami, 4 napęd, to nie jest jakiś mega żwawy motor i jest dość mocno obciążony. W wyniku, czy bardziej, jeszcze jeżeli do tego dodamy niskie obroty, wysoki bieg, no to ten silnik ma naprawdę co robić, ale skąd on ma brać moc, skoro turbina w ogóle nie jest nakręcona? Turbiny w dzisiejszych czasach, i zawsze tak było, nakręcają się mniej więcej od 1500 obrotów w górę i tak już szybko wstają w stosunku do tego, jak stawały kiedyś. Kiedyś turbodziury były dużo większe, dzisiaj są dużo mniejsze. Ten Macan ma jedną turbinę, jedną dużą, więc ciężko jest jej wstać tak naprawdę z 1300-400 obrotów. Praktycznie ona nie wstaje i nie wytwarza ciśnienia do ładowania, więc samochód jedzie na praktycznie paliwie. Nie ma do dyspozycji zbyt dużo powietrza, ma tyle, ile ma. Musi sobie z tym jakoś radzić, w wyniku czego wytwarzanie się sadzy działa wzorcowo. Filtr cząstek stałych od tego dostaje jako pierwsze, no bo się zapełnia dużo szybciej, dlatego jeżdżenie po mieście takimi samochodami z tak niskim punktem przełączania biegów, no nie podlega dyskusji, że bardzo szybko doprowadza do zapychania się filtra cząstek stałych, w wyniku czego często się wypala, w wyniku czego wytwarzają się bardzo duże temperatury i ten cały proces generalnie niszczenia się silnika trwa. Bardzo szybko osadza się oczywiście, wszelkie zabrudzenia osadzają się w układzie dolotowym, co już mówiłem i pokazywałem niejednokrotnie. Niska prędkość przelotowa powietrza razem z recyrkulacją spalin w tym dolocie plus zanieczyszczenia, które się zaczynają pojawiać i zamykać nam dziurę dolotową, powodują coraz szybsze lawinowe się tworzenie tej sadzy w tym dolocie i coraz szybsze zabijanie jednostki napędowej. Dodatkowo, pamiętacie, jak to było kiedyś się w autach, które były manualnymi skrzyniami biegów, no bo kiedyś było dużo mniej automatów niż dzisiaj. Jak ciągniesz ten samochód z piątego biegu, z bardzo niskich obrotów, z bardzo małej prędkości, wciśniesz gaz w podłogę, no to ten silnik, słyszysz, jak się tam męczy pod tą maską, nie wie, co ma ze sobą zrobić. Doprowadza to do bardzo dużych drgań jednostki napędowej. To oczywiście tłumią elementy tłumiące, takie jak poduszki silnika i jak oczywiście dwumas. Dodatkowo rozrząd też ma co robić przy tym, bo te drgania wszystkie przechodzą na niego, nawet pasek PK tak naprawdę. Więc wszelkie elementy silnikowe znowu się zaczynają zużywać po prostu szybciej. Więc
niskie obroty są zabójcze dla jednostki napędowej i dieslowskiej, i benzynowej, ale dieslowskiej w szczególności. Dziś wszelkie skrzynie biegów, które są montowane w samochodach, naprawdę potrafią przełączać bardzo nisko. Punkty przełączania biegów są tak skonstruowane, że przy 900 obrotach potrafią zmieniać biegi, 1000, 1100 i to jest normalne i to jest zapisane w mapach. Chcesz zobaczyć, jak takie mapy wyglądają? No to proszę bardzo, wjeżdżają. Zobacz, jak wygląda oryginalna mapa i zobacz też, jak wygląda mapa poprawiona przez nas. Te na czerwono rzeczy to są rzeczy, które są poprawione, czyli punkty przełączania czy obroty, przy których ma przełączanie nastąpić biegów. Widzicie te różnice? Są bardzo duże. I powiem Wam w ten sposób. To jest Macan z 2016 roku z 3-litrowym dieslem, skrzynia biegów DL501. Nie słucha się ona tak od razu, jakbyśmy sobie tego życzyli. Czasami trzeba poświęcić trochę czasu. Z 4 albo 5 soft dopiero zadziałał w tym samochodzie. Jak? No zobacz sobie sam. Właśnie tak. Proszę bardzo. Zobaczcie, że trzyma dużo wyżej obroty. Cały czas. Szósteczka wjeżdżała z 1500 obrotów. Spadło oczywiście do 1500, bo zmienił dużo wyżej. Jak to się ma teraz siódemeczka? Proszę bardzo, 1400-1380 obrotów. Ok. Więc jeździ już na wyższych obrotach, ale najważniejsze jest to, że zobaczcie to. Wciskam szóstka od razu natychmiast. Tylko puściłem gaz tak naprawdę i redukcja. Piąteczka. I teraz czwóreczka. Proszę bardzo, jakie 1100 obrotów? Zobaczcie, na jakich obrotach on teraz jedzie i skąd on ciągnie do góry. Gdzie ja tylko dotykam i muskam gaz, żeby była jasność. Nie ma już żadnych obrotów 1100-1200 czy coś w tym rodzaju. W ogóle takich obrotów już tutaj nie ma. Proszę bardzo, zobaczcie, gdzie on zmienił tą siódemkę. Ok, puszczam gaz. Szósteczka, natychmiast. Jest widoczna zmiana? No nie ma dyskusji w ogóle. Jest i to bardzo widoczna zmiana. Zobaczcie, czwóreczkę, gdzie? Wciskam gaz i ciągnie z jakich obrotów? Nie z samego dołu. Proszę, zobaczcie, co tu się dzieje. Zupełnie inny samochód, zupełnie inaczej się zachowuje. Zupełnie co innego. Jest naoczna różnica? Jest. Wóz teraz prawie nie osiąga obrotów niżej 1500. I umówmy się, są sytuacje, w których możesz jechać równo i on zmieni na tą szóstkę, siódemkę, spadnie do 1200 obrotów i tak będzie jechał. Ale jak tylko dotkniesz gazu i zaczynasz przyspieszać, natychmiast jest redukcja. Bo to nie o to chodzi, żeby on cały czas trzymał wysokie obroty. Kiedy jedziesz równo, płynnie, powiedział, żeglujesz tym samochodem, nie ma tematu. Niech on sobie jedzie na tym 1200. Nie ma obciążenia silnika, w ogóle nic nie wymagasz. Natomiast jak dodasz gazu, to ma redukcję wykonać. Jak zwalniasz samochodem i będziesz zaraz chciał przyspieszać, to on też ma być gotowy na to, dlatego punkty przełączania downshift są przesunięte, żeby on nad tą czwórkę, trójkę bardzo szybko redukował i trzymał dużo powyżej 1500. Poprawia się też kultura jazdy tym samochodem. Zupełnie inaczej ciągnie to auto, kiedy od niego tego zaczynasz wymagać. Więc myślę, że same plusy, trudno tu znaleźć minusy. Minus, oczywiście spalanie większe, tak, pewnie, nie wiem, z 30 litra, może z pół litra, nie więcej. Myślę sobie, że to spalanie delikatnie większe w stosunku do tego, ile zyskujesz, nie wydając pieniędzy na eksploatację tego samochodu, jest jakby w ogóle nieporównywalne. Dlatego warto to robić. I teraz, żeby była jasność. To nie jest tak, że ja teraz ciągnę tu wszystkich do tego warsztatu EKG, żebyście to robili, ponieważ pamiętajcie, że my korzystamy z softów, które tworzy Łukasz z Tune Service, które tworzy Krzysztof z Blue Garage, które tworzy też Karol z hamowni, pamiętacie, z Lubinia, tam byliśmy u niego i pokazywaliśmy, jak on hamuje. To są ludzie, którzy razem współpracują i tworzą to, co my tutaj wgrywamy. Wgrywamy to tutaj, jesteśmy z Poznania, nam jest łatwiej. Jeżeli macie inne okolice, to sobie wygooglujcie ten serwis, wygooglujcie sobie Brill Garage i sobie jedźcie tam zrobić te softy, nie ma żadnego problemu, to jest ich robota. Warto to o tym zaznaczyć to, ponieważ no nie wszyscy mają możliwość dojechania do nas, albo mają zbyt daleko i chcieliby po prostu zrobić to sobie samodzielnie u nich. Róbcie to tam. Ważne, żebyście to robili. Być może robi to ktoś jeszcze inny, ale zwróćcie uwagę na to, żeby robili to kompetentni ludzie, ponieważ mamy tutaj przypadki fizyczne, naoczne, że psują samochody ludzie. Po pierwsze się zacierają jednostki napędowe po podwyższaniu ciśnienia oleju, a po drugie potrafią zabić sterowniki od skrzyń biegów lub wykonywać się tak naprawdę usługi, które fizycznie nie są wykonane. Pokazywałem to na social mediach, pokazywałem też to chyba tutaj na YouTubie, że przyjechała Q7, w której pan zapłacił za podwyższenie ciśnienia oleju, a po podłączeniu komputera diagnostycznego okazało się, że tam nic się nie zmieniło i ciśnienie oleju jest dalej niskie. No ty jako właściciel samochodu nie jesteś w stanie tego tak naprawdę sobie sprawdzić, ale możesz to sprawdzić w jakimś warsztacie samochodowym, jak to rzeczywiście ma miejsce. Więc wykonujcie te usługi po prostu u ludzi, którzy wiedzą, co robią i mają do tego po prostu już
doświadczenie w tym, bo to jest najważniejsze. Oni siedzą i grzebią te mapy. Słuchajcie, czwarty czy tam piąty soft dopiero w tym samochodzie dał rezultat, dlatego to trwa. Trwało to praktycznie pół dnia, zanim to zostało zrobione. Ja bardzo dużo jeżdżę tym samochodem i sprawdzam je, czy rzeczywiście to przyniosło efekt. Są skrzynie biegów, które mamy opanowane i tak naprawdę na pierwszy raz, ale są skrzynie biegów, na przykład 8 HP, też się tak, wiecie, cały czas gdzieś tam droczy z nami i dochodzimy do punktu, do którego chcemy dojść, ale często wymaga to po prostu jeżdżenia, pracy i wymaga to po prostu czas. Czas, który nam jest potrzebny, jest tak długi, że często chciałbym, żebyście na to zostawiali samochód tutaj. Natomiast jeżeli chodzi o podniesienie się oleju, to nie ma problemu, robimy to na miejscu, bo to jest tak już opanowane, że nie ma żadnego tematu tutaj. Ale gotowców nie wolno wgrywać. Pamiętajcie, nie wolno wgrywać gotowców, bo to może się naprawdę zemścić i to bardzo mocno na tym człowieku, który to wgrywa, ale też na właścicielu auta, no bo robi się duży problem, jak się zatrze taka jednostka, co? To się robi kłopot, kto ma teraz ponieść za to odpowiedzialność. Widzieliście, jak było przed, widzicie, jak jest po. Ma to naprawdę rezultaty. Klienci od nas wyjeżdżają tymi samochodami, piszą SMS-y, dzwonią, ewentualnie przyjeżdżają później na serwisy olejowe i mówią, tak, mieliście rację. Komfort jazdy samochodem jest zupełnie inny. Trzeba myśleć o tym, żeby to też nie było przeszkadzające, żeby to nie był wyjący samochód, żeby to nie było tak, że nagle te obroty są zbyt wysokie i wiecie, ten samochód wyje, hamuje silnikiem, bardzo mocno szarpie, bo tak też można zrobić. Więc dlatego też dopracowanie tego softu ma bardzo duże znaczenie. No, ale ja z Łukaszem mam taki kontakt, że spoko, umiemy sobie już tutaj to zrobić wspólnie i w porozumieniu na tyle dobrze, że po prostu to działa, funkcjonuje i jest ok, ale nie zawsze jest to takie proste. Zaczynamy nasz dzisiejszy odcinek, co? Ta, zróbmy dzisiaj coś fajnego i przyjemnego. Control position not adjustable. Adjustable vehicle too high or too low. Ok, tutaj musiał leżeć na glebie albo coś, prawdopodobnie jak wymieniali amory, bo tu były wymieniane amory, no to wtedy mieli auto, wiesz, na glebie coś, ten deseń. Tak, jest jakiś w ogóle błąd, który jest active? Nie, wszystkie są inactive, ok. Tu mamy tak, zawór od amortyzatora, przedni lewy, uszkodzony, zawór, który utwardza amortyzator. Brak komunikacji ze skrzynią biegów. Emergency operation PASM. PASM to co to jest? Nie jestem pewien, ale to jest chyba, wydaje mi się, że PASM to jest stabilizacja toru jazdy, tak? Dobrze myślę? Czyli takie ESP w tym samochodzie, nie? Bo ten. Tu mamy przedni prawy, tak? Tu mieliśmy przedni lewy, a tu mamy przedni prawy też, że jest odłączony amortyzator, zawór od utwardzania. Więc te błędy tak naprawdę są nic nie warte. Usuwaj je i powinno wszystko zacząć funkcjonować, bo to są błędy zapisane po czyjejś pracy i powinien ten ktoś te błędy skasować. Mówię tyle razy, żeby kasować błędy po swoich pracach, wtedy diagnostyka robi się dużo prostsza. Dobra, możesz go odpalić czy coś, a on teraz wisi na podnośniku trochę, nie? Tak. Ja go spuszczę. Ale nie ma kół z przodu. Nie ma kół z przodu? Aha, no to nie, to dobra. Jak nie ma kół z przodu, no to trudno. Ale to na razie nic zrobimy. No nie, no dobra, na spokojnie. Wydaje mi się, że tu nic nie powinno wrócić. Nie było, że wiesz, zrobimy zawieszenie i za chwilę coś amor będzie trzeba powiedzieć. No to słuchaj, powinieneś zrobić tak naprawdę tak, że założyć teraz koła i powinniśmy wyjechać tym autem na próbę. I wtedy dopiero działać z tematem. Amortyzatory. Amortyzatory, które są pneumatycznymi amortyzatorami. Opowiem coś o nich, skoro już tutaj jesteśmy przy tym. To co, chcesz to robić? Czwarty raz wjeżdżać tym samochodem, czy się nie chce? Jak możesz tak mówić brzydko? Dlaczego ty tak jesteś? Dlaczego ty taki jesteś? Który był wymieniany, mówiłeś? Ten lewy właśnie tutaj? Wydaje mi się, że wszystko jest z prawej strony wymieniane. Wszystko z prawej strony. Idziemy zobaczyć w takim razie, jak ta prawa strona wygląda. Wydaje mi się, że drutnica była wymieniana. No, wygląda tak trochę ładniej od reszty. Ale amor... Amor już tak nie wygląda. Nie wygląda, żeby był wymieniany amor. Tu jest 17 rok. Zobacz, jaki tam jest. Tu jest, widzisz, jest rocznik. Zobacz, co tam jest napisane. Ale tutaj jest, widzę, coś innego fajnego. Też 17? Tam jest... Nie, 16. 16, czyli widzisz, czyli któryś jest wymieniany na używkę w takim razie. Auto jest z 16 roku, więc prawdopodobnie ten, ale zobacz, tutaj jest jakaś taśma izolacyjna, tutaj jest taśma izolacyjna, więc tu coś się działo. No, to mi też nie pasuje, nie? Tak, to też jest bardzo brzydkie. Tu jakiś był gong, mi się wydaje, nie? Jak to się tu mówi? Tu na przykład bardzo... Powszechnie to się mówi gong, tak? Tak, tam też są porysane.
tu coś się działo niedobrego. Okej. Okay. Dobrze. Czyli tutaj musiałbyś tak rozwinąć tą instalację, zobaczyć, czy tu jest wszystko dobrze, żeby nie było sytuacji, że tu coś nie styka, styka. Bo ja jak jechałem tym autem, to on łapie błąd zawieszenia. No tak, właśnie o to mi też chodziło. Więc... Ale jak patrzę na tą taśmę, że jest tak lekko rozwinięta, to pewnie... Tak, dokładnie. Przyjrzyj się to dobrze, że się po prostu nie urwie kabelek. Jak działa zawieszenie pneumatyczne w samochodach? Pneumatyczne, czyli na powietrze, bo są jeszcze zawieszenia hydrauliczne. Dzisiaj już mniej stosowane. Citroen chyba stosuje do dzisiaj. Mercedes SBC, tak zwany system piękny, który bardzo fajnie działa. ABC, przepraszam, nie SBC. SBC to jest system hamulców. ABS, SBC i tam w ogóle nie będziemy się teraz zagłębiać. Całkiem też ciekawy system, ale ABC system. I tam jest hydraulika. Hydraulika ma to do siebie, że działa dużo szybciej i sprawniej. Nie będę ukrywał, odwala kawał dobrej roboty, ale na dużo wyższych ciśnieniach. Hydrauliczne zawieszenia działają na ciśnieniach 180-200 barów. To jest tak wysokie ciśnienie, że niestety, ale zawory sterujące i wszelkie elementy, które są odpowiedzialne za działanie tego zawieszenia, ulegają bardzo szybko awariom. No duże ciśnienia zawsze powodują awarię i tutaj na to nic nie poradzimy. Gdzieś traci się jakaś szczelność, wystarczy, że mikro nieszczelność powstaje i ciśnienie po prostu ucieka. Tak samo jak jest w układzie paliwowym, które generują dzisiaj do 2500 barów w ciśnieniach paliwa w dieslach. No i tutaj wystarczy mikro, wiecie, nieszczelność i już samochód przestaje jechać, wpada w tryb awaryjny. Zawieszenie natomiast pneumatyczne, czyli na powietrze, posiada, to są amortyzatory, które posiadają i miechy powietrzne w sobie i jednocześnie amortyzator, który jest w środku, tak naprawdę zwykły amortyzator. Miech powietrzny robi zamiast sprężyny. Ciśnienia, które tu występują podczas pompowania, to jest 12 do 15 barów, wytwarza kompresor zawieszenia, który podnosi i opuszcza. Tutaj może być podnoszony i opuszczany, natomiast jeśli chodzi o utwardzanie, to już jest utwardzany sam amortyzator, który jest amortyzatorem, wydaje mi się tutaj olejowym, jak dobrze pamiętam, mam nadzieję, że się nie mylę, ale tak mi się wydaje. No i jest zamontowany zaworek, który jeśli dostaje prąd, no to powoduje utwardzenie się tego zawieszenia, czyli jak włączasz dynamic, to potrafi się ten samochód obniżyć i utwardzić. I wtedy to się robi taki sportowy samochód. To działa, żeby było jasne, to działa. Awaryjność tych zawieszeń, umówmy się, no jest może trochę większa niż zwykłych, ale tutaj nie mam pewności, bo jeśli chodzi o same amortyzatory, to nie powiedziałbym, że są jakieś bardzo awaryjne. No poduchy, jak się wypracują, to po prostu pęka. Amortyzator zwykły, jak się wypracuje, no to ucieka z niego olej i przestaje, koło zaczyna się odbijać od ziemi i tak naprawdę przestaje mieć swoją skuteczność. Tutaj jest taka sytuacja, że jak poducha pęknie, no to jak sprężyna pęknie, no samochód pada na glebę. Sprężyna jest prawie wieczna, jeżeli nie przegnije i nic się nie stanie głupiego, to sprężyny bardzo rzadko pękają. Nie to, że nie pękają, ale bardzo rzadko. Natomiast no, miechy powietrzne zużyją się i stracą szczelność. Objawia się to tym, że przychodzi rano do samochodu i na przykład jedna strona leży, albo przód, albo tył leży na glebie i po włączeniu, odpaleniu samochodu on się podnosi bardzo powoli do góry. Wtedy wiesz, że któryś miech jest uszkodzony. Dodatkowo są tu jeszcze takie zawory. Te zaworki to są takie czasami zagadkowe dla wielu ludzi, którzy diagnozują te zawieszenia. To jest ten zaworek. Zaworki te mają za zadanie zamknąć się, jeżeli jest bardzo duży i szybki przepływ powietrza. Czyli na przykład, jeżeli bym tutaj uciął tą rurkę, a miech jest napompowany ciśnieniem, to ten zaworek ma za zadanie natychmiast się zamknąć. On może wpuścić i wpuścić powietrze, ale powoli. Dlatego kompresory zawieszenia pompują bardzo powoli. Są pompki, które potrafią wytworzyć ciśnienie, ale wydajność mają bardzo wolną. Dlatego te zawieszenia są takie powolne trochę, a hydrauliczne zawieszenia bardzo szybko działają. ABC zawieszenie działa, wiecie, buch, buch i działa po prostu, no duże ciśnienia. A tutaj jest to zabezpieczone takim zaworkiem, jeżeli byś chciał szybko nadmuchać, czyli podłączył na przykład kompresor teraz pod niego i chciał go napompować, a takie sytuacje tu mieliśmy, że mówili nam, że no nie mogą napompować miechów, bo są uszkodzone, bo coś jest nie tak, nie wiedzą dlaczego, no dlatego, ponieważ próbowali kompresorem, bardzo dużym ciśnieniem i szybko napompować. One natychmiast się zamykają. Ale te zaworki ulegają też uszkodzeniu. Kiedy one ulegną uszkodzeniu, miech się ani nie pompuje, ani nie idzie z niego spuścić powietrza i powoduje to po prostu, że dane koło stoi w miejscu. Całe auto się obniża, a dane koło stoi w miejscu. Dodatkowo w tych zawieszeniach mamy do dyspozycji oczywiście czujniki wysokości. To jest czujnik wysokości. Ja już nie raz o tych czujnikach wysokości mówiłem. To na podstawie tych czujników tak naprawdę to zawieszenie działa. Te czujniki się diagnozuje w następujący sposób, bo często, gęsto samochody zgłaszają, że jest problem z czujnikiem wysokości, ale nie piszą którym. Żeby je zdiagnozować, najprościej jest ściągnąć dźwigienkę, tą tutaj metalową dźwigienkę i poruszać samym czujnikiem, samą dźwignią czujnika. Jeżeli ona lata tak sobie, wiecie, bardzo luźno, to czujnik jest z reguły sprawny. Oczywiście nie zawsze. Można też jeszcze sprawdzić, wyciągnąć wtyczkę z tego czujnika i sprawdzić, czy tam w środku na pewno nie ma żadnej wilgoci ani żadnej wody. Zawsze się ciężko ściąga te wtyczki, ze względu na to, że one mają warunki, jakie mają pracy, ale można sprawdzić, czy tam po prostu nie ma żadnej wilgoci tutaj i tam w środku. Jeśli się dostała wilgoć, no to wiadomo, że jest problem. Często, gęsto też ulegają uszkodzeniu same kabelki, no też ze względu na miejsce po prostu pracy. Jakiś kamień, wilgoć, różnice temperatur, wszystko powoduje, że ta instalacja czasami pękają
wyciągają kable po prostu i też wtedy zgłasza czujnik, ale wtedy zgłasza uszkodzone czy brak komunikacji z czujnikiem, albo na przykład nie, no brak komunikacji z czujnikiem najczęściej, lub przerwa zwarcie do plusa czy do masy. Natomiast jeżeli jest sytuacja, że czujnik jest zatarty, to zgłasza wtedy usterkę mechaniczną czujnika wysokości zawieszenia. I wtedy często nie zgłasza, który czujnik, trzeba sprawdzać po kolei fizycznie, albo opuszczać auto i podnosić, patrząc na parametry rzeczywiste i sprawdzając, czy któryś czujnik nie ma jakiegoś przeskoku nagle wysokości, czyli pokazuje płynnie, nagle byk, przeskoczy i wróci z powrotem i znowu płynnie, no to już wiesz, że ten czujnik ma ze sobą problem. Także diagnoza w sumie nie jest taka aż prozaicznie prosta, ale też nie jest jakaś mega skomplikowana i idzie to na pewno naprawdę samemu zrobić. Oprócz tego może się dojść do sytuacji, że jeżeli dostaje się wilgoć do czujnika, to oczywiście oprócz tego, że on zaczyna ciężko pracować i może zgłosić usterkę mechaniczną, może też zgłosić zwarcie, może wytwarzać zwarcie. Czujniki są zasilane 5-woltowym napięciem i 5-woltówka wychodzi ze sterownika zawieszenia. Jeżeli jest sytuacja, że masz błąd, brak zasilania albo zasilanie zwarcie do masy, to któryś czujnik robi zwarcie. Należy je wtedy odłączać oczywiście i jeżeli zasilanie wróci, w wartościach rzeczywistych idzie je też zobaczyć, jakie jest zasilanie czujników, to jeżeli zasilanie nagle wróci, to wiesz, że tutaj trafiłeś. Rzadko, ale zdarzyć się może oczywiście, że kabelki też się przetrą do masy i też będzie zwarcie zasilania. Z reguły jest tak, że lewa i prawa strona mają osobne zasilania, więc jeżeli padnie jedna strona, to tylko jedna strona nie ma zasilania, a druga ma. Chyba tyle na temat tego zawieszenia, to nie jest zbyt trudne. Do tych zawieszeń też dostaje się czasami wilgoć. Wilgoć w postaci tego, że kompresory zawieszenia mają w sobie takie kuleczki, takie, które masz jak kupujesz buty i masz te kuleczki takie tam w takim woreczku małym materiału zrobione, nie wiem tam z czego, ale ten schłonący wilgoć, to takie same kuleczki masz tutaj w zawieszeniu. Te kuleczki w końcu kiedyś tracą swoją wydajność, no i to zaś nie ściągają tej wilgoci, no i oczywiście wilgoć zabija zawory. Zawory zdarza się, że też się uszkadzają i tutaj masz najróżniejsze jakby skutki tego uszkodzenia. Nie działa któreś koło, nie dzieje się coś, na razie nie działa któreś koło, nie dzieje się coś, nie obniża, nie podwyższa, jest błąd zaworów, także tutaj czasem jest trudno to zdiagnozować, bo wrażenia są takie, że na przykład wszystko wskazuje na usterkę któregoś amortyzatora, czy nawet czujnika wysokości, a to nie jest problem z nim, tylko problem jest z zaworami. Natomiast zawory bierzemy pod uwagę raczej na samym końcu. Jeśli chodzi o sam agregat, czyli tam kompresor, który pompuje zawieszenie, to najłatwiej sprawdzić, jakie wykonuje ciśnienie podczas pompowania. Jeżeli już jest poniżej 8 barów i samochód bardzo długo się podnosi, no to możesz już od razu zbierać pod uwagę, że on po prostu jest zużyty i nic poza tym. Czasem regenerować idzie takie kompresory, czasem kupuje się nowe, zamienniki już występują, czasem nowe trzeba kupić po prostu fizycznie z ASO, no to wtedy jakieś tam koszty się pojawiają. Czasem zdarza się też w starszych samochodach, w Q7-kach i w Touaregach, że przekaźniki zasilające ten kompresor zaczynają mieć problem i dwojaki problem. Jeden to jest taki, że styki się wypalają i kompresor, pomimo że działa, to zasilanie zamiast 12-14 V podczas pracy silnika dostaje na przykład 9. Wtedy chodzi tak bardzo mozolnie i oczywiście mozolnie mu idzie podnoszenie i opuszczanie samochodu, podnoszenie w szczególności, czyli pompowanie ciśnienia. Natomiast może się też tak zdarzyć i tak się zdarzało bardzo często, że przekaźniki się sklejały. Jak się skleił taki przekaźnik, to kompresor działał tak długo, aż czujnik temperatury, który na nim jest zamontowany, zgłaszał zbyt wysoką temperaturę i wyłączał ten kompresor awaryjnie. Wtedy masz błąd zapisany w komputerze diagnostycznym, że temperatura została przekroczona i awaryjne wyłączenie kompresora. Wtedy możesz od razu uderzać w taki przekaźnik. Te przekaźniki są montowane akurat w tamtych samochodach, tu w tym miejscu, tutaj w tym miejscu i dochodziło bardzo często do takiej awarii. Jeszcze jak robiłem w serwisie Audi, to wymienialiśmy tych przekaźników bardzo dużo. Kompresor oczywiście potrafił też od tego dostać mocno zużycia ze względu na to, że pracował po prostu tak długo, jak był prąd w aucie, albo jak po prostu pozwalał mu czujnik temperatury bez sensu. Więc takie sytuacje też się działy. Więc trochę w sumie tych uszkodzeń wymieniłem tak na końcu, ale nie jest tak źle. Nie bałbym się tych zawieszeń, a dają dużą frajdę z jazdy i naprawdę funkcjonują dobrze. Jakby jest różnica między zwykłymi sprężynami a pneumatyką, a hydraulika ma jeszcze większą różnicę, jest po prostu dużo szybsze w reakcjach i to rzeczywiście też usprawnia pracę takiego zawieszenia. Zawieszenie hydrauliczne, jeżeli bym tutaj kiedyś miał, to chętnie zrobię o tym odcinek. Nie mam takiego na razie samochodu, Mercedes by się przydał najbardziej CL W215 albo 216, tam było, można było najbardziej o tym poopowiadać, natomiast
naprawy zawieszeń hydraulicznych są już bardzo drogie. Regeneracja zaworów przednich kosztuje mniej więcej 2-2,5 tysiąca złotych, a złotych nie kończy się z reguły na regeneracji jednych zaworów. Tam są przednie, tylnie, jest zawór jeszcze ciśnienia, są gruszki, takie jak w Citroenach, takie przykręcane na górze. Te gruszki też się psują, one mają membrany w środku, one pękają. Więc ogólnie rzecz biorąc, diagnostyka tych zawieszeń i naprawa nie dość, że jest skomplikowana, to jeszcze do tego trzeba mieć naprawdę już trochę doświadczenia i wiedzy w tym, to dodatkowo jeszcze jest bardzo droga, ale przynosi frajdę, kiedy działa, natomiast wsadzić w takie zawieszenie 10-15 tysięcy to żaden problem, a czasami nawet jeszcze wtedy nie działa wszystko tak jak należy. Części w ASO są bardzo drogie. Dobra, chyba tyle na ten temat. Coś wyjaśniłem, co myślisz? Nauczyłeś się czegoś nowego? Oczywiście. Ale pachnie tym jedzeniem. Ja dzisiaj jadłem tylko śniadanie, także ja idę coś właśnie zjeść. To będzie dobry pomysł. To będzie najlepszy pomysł, jaki mogłem teraz w sumie powiedzieć. Sobie sam będę życzył smacznego. Dziś troszeczkę nietypowo, czekam właśnie na Adama, jest godzina 5:30 rano, gdzieś mniej więcej, kompletnie ciemno, oczywiście nikogo nie ma w firmie, ale jestem ja, no to już firma zaczęła działać, tak, pracuję. Adam przyjedzie, to jest człowiek, którego już poznaliście w jednym z naszych odcinków na YouTubie, tam wsiedliśmy z nim w samolot, czy wsiadłem z nim w samolot i poleciałem obejrzeć S6 przed zakupem, kupił tą S6, ta S6 była tutaj całkiem niedawno, dwa odcinki na jej temat się pojawiły, o silnikach 4.0 TFSI, ja tam mówię o profilaktyce, o budowie tych konstrukcji, tych silników, bardzo dużo informacji, można sobie wrócić do tych odcinków, a dzisiaj z Adamem wsiadam znowu ponownie w samolot, bo on lubi po prostu latać i jest, no też troszeczkę ma, wiecie, pokręcone w głowie bardzo pozytywnie i kupił swojemu synowi samochód Golfa 1.6 wtedy i który to wytknął girę w czasie jazdy do domu i zadzwonił do mnie co, jak, z czym i dlaczego, miał swojego VCDS-a, odczytał błędy, stwierdziliśmy razem wspólnie i w porozumieniu, że jest winowajcą wtryskiwacz paliwa, więc przygotowuję narzędzia, żeby wymienić ten wtryskiwacz w polu. W polu, czyli koło lotniska, koło Szczecina ten samolot stoi. Skoro on już tam postawił, no to dzwoni do mnie, że on chce, żebym ja tam z nim poleciał samolotem i naprawił ten samolot. Mówię, no jakby takie propozycje, jak mi rzucasz i płacisz za samolot, no to ja się nawet dwa razy nie zastanawiam. Oczywiście, że tak. Także z samego rana wstaliśmy, żeby zrobić to wszystko przed pracą i polecimy zobaczyć, czy się uda wymienić wtryskiwacz na miejscu, ponieważ to jest 1.6 TDI, to jest tam dość prosta sprawa. Myślę sobie, że nie powinno być żadnych problemów. Czyli jestem całkowicie przygotowany, mam wszystkie już narzędzia, znaczy narzędzia to tak myślę, czy mam wszystkie, wiecie jak to jest, nie wszystko mi może tam zaskoczyć, ale mam wielką nadzieję, że tak nie będzie. Mam wtryskiwacz, mam nową śrubę, nowe kładełko dociskające, więc nie powinno być żadnych problemów, ale to się okaże oczywiście na miejscu. Adam zaraz podjedzie. Jedziemy na lotnisku Ławica, wsiadamy w samolot, a my lecimy naprawiać Golfa. Początki są zawsze trudne wszystkiego. Nasz samolot, a nie chcę się pokazywać, tamten samolot stoi bez powietrza, na laczku, prawe koło bez powietrza. Myślę, że samolot, już wiem o tym, bo już miałem takie przeżycie, ciężko się rozpędza, kiedy nie ma powietrza w kole. No nie chowa się, nie chowa się. Jest Adam. Ha, Adam już znany wam bardzo dobrze, także żaden problem. Okej, okay, cyk, cyk, cyk. No i niestety trzeba zrobić zmiany. Na szczęście stoi drugi samolot na pasie, który możemy zabrać, bo nie jest zarezerwowany i jest lotny. No, ma powietrze w kołach, tyle. Dobra, teraz muszę pozgłaszać informacyjnie, co następuje. Awionik, światełka, bo sobie ten, dobra. Cyk, cyk, okej. Okay. I poznań wieża, Sierra Bravo. Dzień dobry, mieliśmy plan lotu złożony, ale będziemy go anulować zaraz i składać nowy, bo samolot niestety jest niesprawny, tylko też chciałem powiedzieć, że po prostu nie będziemy korzystać z tego planu lotu. Sierra Papa, Sierra moje brawo. Tyle na ten temat, składamy nowy plan lotu. O, dobra. Ci poinformowani. Really. Zgadza się, no. To jest tak zrobione, są samoloty jak najlżejsze, ale słuchaj, każda śrubka, każda nakrętka w tym samolocie jest certyfikowana, nie? No i powiem ci, że mają różnice te rzeczy, z których stosowane są w samolotach. Kiedyś myślałem, że to jakby pal licho, ale tak wcale nie jest. I przekonałem się o tym, jak miałem swój samolot i zacząłem go robić, że przykładasz śrubkę do śrubki, tą naszą samochodową i tą lotniczą i z innego materiału. Certyfikacja, śrubka musi kosztować 100 zł, a nie 20 groszy, więc jest jak jest. Nie? Albo tam pasażerowie, albo tam amerykańska załoga przyleciała, a, zobacz. Pana. Tam amerykańskie wojsko przy wschodzie pięknego słońca. Tu ważne jest, żeby spojrzeć zawsze na tą goleń od góry. Przy tych samolotach pękają te golenie od mocnego przyziemiania. A że przyziemianie tutaj często mocne zachodzi, bo to są samoloty, którymi latają uczniowie, to fajnie byłoby wiedzieć, że jest wszystko ok. Ogólnie samolot mamy sprawdzony, wygląda na sprawny. Ten ma powietrze w kołach, wsiadamy, odzywamy się i próbujemy uruchomić jednostkę napędową. Dobrze, cyk, 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 będzie lot.
No to dolecieli na miejsce. Piękna Cessna tu stoi, śliczna. Bardzo ładny stan, duży, fajny samolot. Nie można powiedzieć. Piękne zielone lotnisko, Air Club Szczeciński. Witamy Was bardzo gorąco i serdecznie. Tektamik robi robotę. Dzisiaj była bardzo mokra trawa, ciężko się hamowało. Ale generalnie najważniejsze, że na ziemi cali i zdrowi. Tam gdzieś stoi podobno golfik, więc ja mam narzędzia. Nie słychać ich tak do końca, bo ich tak dużo wcale nie mam. Mam nadzieję, że wziąłem wszystko, co potrzeba i nie leciliśmy tu na marne. Ale to nigdy na marne, bo zawsze się przeleciliśmy. Zawsze było fajnie. Jak lot? Generalnie cały lot. Mogę powiedzieć, miałem autopilota. Można mówić, nie? Można, no co? No, jakoś się musisz uczyć, skoro Adam chce się przygotowywać do robienia licencji, a gdzieś tam wspomina o tym. Tylko czas, nie? Powiedz, czas to jest... O jest. No niestety, jesteśmy wszyscy zabiegani i zapracowani. Ktoś nam otworzył szlaban, piękna sprawa. Pięknie, to mi się też podoba. To jest otwarcie, że albo żeby nas opierdzielić o coś, albo zapraszamy do naszego aeroklubu. W tarczach hamulcowych widać, że stał. I tutaj po tym mchu, tak jak mówisz, też widać. Tak, widać, że to wszystko stało. A, zapach też jest stojącego auta, ale jest typowy golf. Ale nie jest palony, wydaje nie, 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 jest okej, okay, jest okej, okay, jakby... Wizualnie wygląda, że jest okej. Okay. Kratkę mamy, nie? Jesteśmy czteroosobowy ciężarowy. Mamy kratkę czteroosobowy ciężarowy? Jest, krateczka, tak. No i koła. Już dwa przywiozłem. Nie ma tematu. Piękny wóz, dobra. Dobrze. Mówisz, dobra. Że numer jeden, dobrze pamiętam? Numer jeden krzyczy, ale tu jest mokro, nie? To mokro, to tu nie jest żaden problem. To nie jest sikanie, nie? To nie jest to coś później takiego, zrobimy coś z tym, ale to już... Które dwa były wymieniane, bo ona mówi, że no raczej trzeci i czwarty ten mechanik mówi, jak według mnie te dwa. Dla mnie też, no. Dla mnie te dwa, no. Drugi i trzeci. Drugi i trzeci. Wiesz, ale ten czwarty też wygląda lepiej niż ten pierwszy. Ten pierwszy wygląda najgorzej. Tylko zwróć mi jedną rzecz. No? Ona powiedziała tak, to nie było, że dwa na raz. Najpierw stracił moc, poleciał jeden. Po kolei. Minął rok, poleciał drugi, teraz poleciał trzeci, a co my musimy zrobić, żeby nie poleciał czwarty? Teraz 117 koła i leci. Nic, bo to jest usterka elektryczna tutaj najprawdopodobniej, więc nic nie zrobimy, po prostu. Wtyski umierają i tyle, koniec. Ale to jest normalne, że one tak jeden po drugim lecą przy takim przebiegu? Tak, znaczy nie, po takim przebiegu nie, ogólnie, bo on ma jaki przebieg? 117. No nie powinny patrzeć. A i to jest trzeci z kolei. Widzisz, jak założymy sobie taką sekwencję, że one co mniej więcej rok, ciach, no to czwarty za chwilę welcome to, nie? Trochę chyba nie za bardzo. Nie za bardzo, jest jak na ulicy, nie? Kamizelce odblaskowej. Trójkąt postawiłeś? Przy samolocie. Poka to. A ty go nie chcesz podłączyć najpierw, tak mi po prostu wierzysz. Nie, no pierwszy mówisz pierwszy, jest. To pierwszy, nie? No dobra, ja nie będę myślał nad tym za bardzo, nie? Bądźmy duzi, nie? No dobra, poczekaj. Odpal go tylko, proszę. Odpal, zobaczymy czy odpali w ogóle, czy jest prąd, czy jest po co w ogóle tutaj tetrać ten samolot. Coś żartów nie robi. No. Dobra, dziękuję. Okay. Najprostszy sposób sprawdzenia, który to wtryskiwacz. Nie zmienił pracy silnik po odłączeniu wtyczki. To znaczy, że ten jest uszkodzony. Jakby zmienił pracę, to znaczy, że odłączyłem działający wtrysk. Dobra, pyk. Włączyłeś stoper? Tak właśnie się chciałem zapytać. Jedna minuta, dwie? A może jedna, dwie nie. Sady, ale powinniśmy to zrobić miarę szybko i sprawnie. Jest taki program mobilny mechanik, chyba nawet na TVN-ie, nie? Zrobimy mu konkurencję. Lotny mechanik? Lotny mechanik. Będziemy szybciej na miejscu jak ten, tylko nie zawsze na to miejsce można dolecieć samolotem, by trzeba kupić helikopter i wtedy byśmy mogli siadać w różnych dziwnych miejscach. Nie? Dlatego analiza mapy w piątek pokazała, że przecież niedaleko jest lotnisko. To ma swój sens. To ma swój sens, tak. No, nie mogę nic zgubić ani złamać, bo nie mam pod ręką warsztatu, w którym bym poszedł na półkę i zabrał inną część. To jest... ważny narząd naszej dzisiejszej wyprawy. Bez tego byłoby ciężko. Nie to, żebym sobie nie poradził. Poradziłbym sobie. Wykręca mi się, panie, trysku rurka, a nie nakrętka. Nasi tu byli. Bardzo niedobrze. To też ważny aspekt naszej misji, nie? Czy się ruszy ten wtrysk, co? A nie, nawet nie drgnie. Może to jakiś problem? Pompka obiegu płynowozącego gdzieś tu chyba jest. Będziemy myśleć takimi rzeczami. Nie w tym, w Audi! A to niedobrze. No jest, nie strasz, wiesz. No. Po silniku już jesteś. Dobra. Słupak 4 litry tutaj musi. Wezmę to. Patrz, Krzysztof do mnie dzwonił. No szok. Idź tam pokryć teraz. Uwaga, bo to jest 20 minut później. Nie, godzinę, dwie, trzy. 20 minut później. Wtrysk już się w miarę rusza, nawet ręką go jestem w stanie, ale trwa to bardzo... Tak.
Jesteśmy dobrym tym, poczekaj, czekaj, czekaj. Tu podkładeczka jakaś odpadła. Chwila, kręć. Nie wierzyłem w to, szczerze mówiąc. Nie wierzyłem w to, że to się uda. To było dla mnie, szczerze mówiąc, bo i tak nie jest źle, widzisz, on jest... Tu się pozapiekał, ale to nie było źle, nie? Nie było źle ogólnie rzecz biorąc. Okej, dobrze. Cieszę się bardzo. O, pamiętaj, nigdy nie rzucaj wtryskiwaczami paliwa. Szczególnie na końcówkę. Szczególnie tak na... Szczególnie na dyszę rozpylającą. Dobrze, tu jest piękna nówka. Zakładam, będzie ja niesamowity. Nie, aż nie chciałbym się w to wierzyć, naprawdę. Jako mobilny mechanik się jednak nadaje, nie? Tylko temperatura. Trzeba było rozgrzać wóz i wtedy zaczęły się dziać cuda. Mhm. No to generalnie jestem gotowy. Wtrysk wymieniony. Stary, leży tam. Wyciągnąć, to nie było proste, no, ponieważ siedział, był zapieczony. Tu jak widzicie, z drugiego... Dobra, poczekaj, odpowietrzymy go. Męczymy go tu niepotrzebnie, mamy sprzęty przecież, mamy sprzęty diagnostyczne. Zapomniałem o tym, że Adam wziął ze sobą VCDS-a, także wysterujemy pompkę. Ja tutaj odkręcę jeden wtrysk, żeby nie było ten, którego... A, ten może być w sumie. Ten tutaj... Oj, tu coś zauważyłem, chwila. Nie wiem, czy wiesz, ale szkolenie ze mną to nie są tanie rzeczy, także... No, tam lot obawiam. Samolotem to był pikuś w tym wszystkim, nie? Dobrze. Zaktualizuj oprogramowanie, silnik, poprosimy wejść. Nie aktualizował. Nie, jak zaktualizujesz, to będzie działał. Nie, bo aktywacja musi przejść na później. No. Przez adaptację? Nie, przez na test elementów wykonawczych. Tam powinna być pompa paliwowa. Rozwiń listę. A, nie ma listy? Czy jest? Nie. No jest lista na górze, nie? Powinna być wyżej. Ok. Przekaźnik pompy elektrycznej, pompy paliwa. Dobrze. Klik. Niech jedzie, tak. Start. Dobrze. Ona będzie sobie ten, przerwami chodzić, no. Poczekamy. Piękno, paliwko poleciało. Bardzo ładnie. Chwilka. Chwilę. Jedną małą chwilę. Ja nie wiem, tyle się męczyć. O, no to pol. Ziomek, nie to auto! Chodzi jak nowe. No. To misja complete, mission complete. Znaczy, tak. Mission complete będzie jak ja wyląduję jeszcze w Poznaniu. Jeszcze udało mi się. A ty dojedziesz do... O właśnie. A ja dojadę do ciebie. Mission, no, on idzie do mnie odebrać swoje drugie auto, S6, o której mówiłem, a ja jadę do pracy, czyli spotykamy się w firmie. EKG. Okej, to się nie... To się... Sam jesteś klekle. On cały czas się boi, że ten odezwa się tak, a tu jest wszystko okej. Okay. Nie żegnamy się, bo się widzimy za... Myślę, ile ci zajmie dojazd? Nie jadę S-ką. Okej, okay, a jeszcze daj mu w podłogę tak ze dwa razy, że jak ma wypluć ten wtrysk, to niech go wypluje teraz, nie? Niech to się stanie teraz. Dobra, jeszcze tak łum, łum, łum. Dobra. To nie jest to, co trzeba będzie w czasie jazdy. Będzie żył, idę się pożegnać się z obsługą lotniska. O, ja przeproszę, spokojnie, już jedź. Adam wlazł na pas, nie na pas, tylko na drugie kołowania i... Była zjebka, mała zjebka do mojego samolotu. Czy ja wypchnę ten samolot z tej trawy? Bo tak powiedziałem Adamowi, że ma sobie jechać, a stoimy w gęstej trawie, ale to chyba sobie poradzę. Fajnie, udało się, bo szczerze, naprawdę miałem przez pewien moment rezygnację i mówię, ło, wracamy z powrotem, a po auto przyjdzie laweta. Bez sensu by to było kompletnie, więc też uruchomiły się we mnie wtedy te nadzwyczajne siły i moc, że nie, to trzeba zrobić, to musi być zrobione, nie ma dyskusji. Maszynka jest spoko. Loto.